Przejdźmy może dalej do aktywności fizycznej. Wspomniałeś, że większość osób nie uprawia aktywności fizycznej, tylko robi pojedyncze treningi i czeka na rezultaty. Czy mógłbyś coś więcej o tym wspomnieć? Tak, tutaj pod względem treningów, treningi to tak naprawdę jest jakiś konkretny cel, czyli trenujemy na przykład na siłowni, żeby zbudować sylwetkę, trenujemy kardio, żeby poprawić wydolność, czy tam zdrowie sercowo-naczyniowe, bo to tak wygląda. Konkretne rodzaje treningów powinny mieć konkretne cele. Oczywiście możemy w ogóle trenować sobie dla przyjemności, nie wiem, pójść na squasha czy na cokolwiek innego i trenujemy dla przyjemności, nie ma to konkretnego jakiegoś tam celu, powiedzmy, że też dla zdrowia i dla przyjemności, ale taki, jeżeli trenujemy regularnie, no nie wiem, chodzimy na siłownię, no to warto, naprawdę bardzo polecam, żeby albo prowadzić jakiś dziennik treningowy, mieć jakiś plan konkretny, czy nie wiem, wsparcie trenera, żeby do czegoś te treningi prowadziły, bo jednak fajnie jest, jak mamy jakiś progres i rzeczywiście wpływa to też na czy sylwetkę, czy samopoczucie, czy może siłę. I wtedy to nas będzie też motywować i będzie to rzeczywiście odczuwalne, więc to zdecydowanie bym polecał. Ale tak jak mówiłem, no te treningi niestety nie zapewnią nam dawki aktywności fizycznej, bo to, że sobie trenujemy 4 razy czy nawet 5 razy w tygodniu po godzinę czy 1,5 godziny, nie zapewnia nam aktywności w ciągu dnia. I tak naprawdę dla naszego zdrowia znowu najnowsze badania wskazują, że ta ilość kroków i ogólnie tych takiej aktywności niezwiązanej z treningiem jest tak naprawdę ważniejsza. Tutaj to taką minimalną ilością są 3000 kroków, gdzie pokazano, że poniżej tej ilości kroków wykonywanych dziennie zwiększa się ryzyko chorób chronicznych, szczególnie sercowo-naczyniowych, zawałów, udarów itd. Więc to jest jedna kwestia, którą chcielibyśmy na pewno pokonać, te 3000 kroków. Także tutaj można też jako przykład podać, że jeżeli ktoś siedzi w domu i raczej z tego domu nie wychodzi, tak, ma jakąś tam pracę zdalną, to prawdopodobnie 2000 nie przekroczy. 1500, 1000 kroków wykona, czyli bardzo, bardzo niska ilość. No taka dla zdrowia to jest naprawdę, po prostu na dłuższą metę będzie to na zdrowie się bardzo mocno przekuwało. A żeby wykonać 10 tysięcy kroków przy osobie wyższego wzrostu, na przykład ja mam 1,90 m, to jest pod 8 kilometrów spacerem, tak? Czyli dosyć sporo. Wiadomo, że to nie jest 8 kilometrów raz dziennie, tylko wszystkie, no, czy wstanę do lodówki, czy pójdę, nie wiem, do sypialni gdziekolwiek, czy gdzieś na spacer do sklepu, wszystko się liczy oczywiście, ale żeby te 8 kilometrów, powiedzmy, czy dla niższej osoby 5 kilometrów dziennie przejść, no to jakąś tam świadomość tych kroków trzeba mieć, żeby to wykonać. Jeżeli tej świadomości nie mamy, to często bardzo dużo tych kroków brakuje. Więc to jest jedna kwestia. No i te kroki powinny być najlepiej rozłożone w ciągu dnia, czyli co, no maksymalnie naprawdę godzinę, ale lepiej co 45 minut, czy nawet 30 minut siedzenia przy biurku w pracy, robić jakąkolwiek przerwę na chociażby rozprostowanie się, jakiś spacer, czy być może jakąś aktywność, co też poprawia krążenie krwi do mózgu, obniża glukozę we krwi i w ogóle wpływa na zdrowie bardzo korzystnie, ale można to robić przed pracą, w trakcie pracy, po pracy, gdzieś tam wieczorem, żeby to było jakoś tam w miarę rozłożone. I tak samo na przykład będąc w domu już gdzieś tam po pracy wieczorem, można w jakimkolwiek stopniu jakąś tam aktywność wykonywać, bo to znowu chodzi o gestykulację, o cokolwiek, jakieś prace domowe, to w jakimś stopniu jak najbardziej można wpleść po prostu w naszą dzienną rutynę i w ten sposób dążyć do tych 10 kroków. Fajnie jest też wykorzystywać albo apkę, albo jakąś tam opaskę, czy jakieś inne krokomierze, żeby mieć świadomość, jak ta ilość naszych kroków jaka wynosi teraz i do czego się odnosimy w ogóle, od czego zaczynamy, bo może to być takie, że naprawdę otworzy nam oczy i zobaczymy, ile tych kroków wykonujemy, więc to jest fajne. I no znowu na tą aktywność fizyczną to jest codzienna jakby walka, tak? Codziennie musimy mieć tego świadomość, codziennie jakoś tam musimy jakoś się poświęcić, żeby te kroki wykonywać i no nie dla każdego jest to łatwe i znowu jest jakieś tam wyzwanie, szczególnie jeżeli ktoś bardzo dużo siedzi w biurze i pracuje po 10 godzin, na przykład jeszcze dojeżdża do pracy, no to naprawdę może to być dosyć ciężkie, żeby te kroki regularnie wykonywać. I znowu też nie chodzi o to, żeby w weekend zrobić 80 tysięcy kroków, czyli 2 dni po 40 i mamy nadrobiony cały tydzień, bo to też nie o to chodzi, tylko żeby codziennie walczyć o to, żeby te 10 tysięcy kroków wykonywać.